E5. O kurde. Nie spodziewałem się, że tu pojedziesz. Bardzo defensywnie jak niszczyciel. Dziękuję Keper66 za pół roku. Siemanko. Pół roku na kanale pana Kepera. Aż dołączył nasz widz tutaj do nas w tą późną już porę dnia. Nie będę krytykował przed bitwą, ale dość pozycja defensywna. No, pomarańczowe tutaj, no może nie wyjść. Weszło. Teraz zielono. Bohater zadawał golda. Widać teraz, że wyciągnął wnioski i zadawał golda, widząc no twardy pojazd. O, M10. No powiem tak. Wiem, że może to nie jest porywający gameplay, ale trzeba powiedzieć sobie, że bohater idealnie jest ustawiony. Nie mógł tej bitwy zagrać lepiej. Nie wiem, ile bitew trzeba zagrać, żeby takie coś się wydarzyło. To nie jest według mnie normalny scenariusz. Ale fakt, że tutaj pojechał, bo to był strzał w dziesiątkę. Więc ja wiem, że to nie jest zwykle najlepsza miejscówka. Zwykle tu jest dość nudno. No tutaj 10 na 10 w początku. Dobrze tutaj TDK fokusujesz, choć zaraz ta fałka wyjedzie pewnie. Ale chcesz zrobić porządek. Super go porobił widz. Nie rzucił się na fałkę, tylko powolutku. Fałka śpi. Niszczymy lufę. Mrozio, tak, można tak zrobić. Tyle, ile jest napisane, Mrozio. 25. Ładny strzał. Ładny strzał. Choć auto-aimem, ale no... No i tutaj jest ta skucha właśnie, że... Gdyby to nie był auto-aim, tylko żebyś ty mierzył ręcznie, to by pewnie weszło. Masz tak wolny czołg, no bo no Rudy no nie jest kołowcem, że nie masz moim zdaniem potrzeby używać auto-aima. Po co? Przy takich prędkościach? Rozumiem, gdybyś jechał 90 na godzinę. W złą stronę obracasz wieżę trochę, no ale... Trzeba bardzo uważać i powinieneś się obrócić frontem do niego, bo cię może teraz przebić. O właśnie, frontem. Bardzo dobrze, frontem. To prawda... No przepraszam, ale... Jak widzę auto-aima z takich odległości, a ty nawet nie jedziesz, to mnie... Coś rozszarpuje w środku. Kolejny strzał bez sensu. Po co ten auto-aim? Nie umiesz kliknąć shift? Przecież to... Nic trudnego, na pewno umiesz. Szkoda. Bohater napisał na czacie nice team. No, znowu trochę za bardzo bokiem. Dobry pomysł z taranowaniem, bo dzięki temu jest na hita. Ładnie. Przeważnie tą fałkę, ona ma dość dobre działo, wiesz? Właśnie. Ona ma dobre działo. Dużo penetracji tam jest. Raszujesz pomóc Hellcatowi. To nie jest głupie, no bo on teraz podświetla. Warto wykorzystać to, co on robi.
Oj jest w szczerym polu, więc jest łakomym kąskiem. A te dwa też jest łakomym kąskiem. Tutaj muszę powiedzieć, że bohater dość przytomnie zagrał, że jedzie mu pomóc, ale... Pytanie, co z Hellcatem zrobisz? Pytanie, co zrobisz z Hellcatem? Ignorujesz Hellcata. Hellcat w ciebie strzeli na 90%. Strzeli? Strzelił. Ale pozbyłeś się AT2. Wymiana z Hellcatem nie jest dobrym pomysłem. Oj, strzeli w ciebie. No... Uważam, że chyba lepiej byłoby nie iść na wymianę z Hellcatem. Oj, tym bardziej, jeśli ci nie weszła ta pecha. I to jest koniec! No fart. Dużo szczęścia. Dlatego ja nie chciałem iść na tę wymianę. Oj, polosuje? Nie polosowało. Oj, wychylasz pod niego. Nie trafił. Poleciało w murek. W część tego zamku. No cóż, moi drodzy, no cóż, no... Uśmiechnęło się szczęście do ciebie, bez dwóch zdań. To jest dobra pozycja pod wyciąg. Jak pancer może być przyczajony. Oj, prędzej czy później tutaj dojedzie. Właśnie. To jest daleko, on cię zobaczy. Widzicie, jak pancer cię wykrył, jak pancera. Jak pancera, priorytet. Na szczęście bokiem. No taki trochę nieskupiony strzał, ale trudno. On cię widzi, pamiętaj. Rusz się, żeby cię nie zobaczył. Stoisz w tym samym miejscu, jeśli myśli, strzeli na ślepo. No. Chyba ten jak pancer średnio ma załogę. Tak mi się wydaje. Patrząc po zachowaniu. No i nie pomyślał. Bo stoisz w tym samym miejscu. Jakby strzelił na ślepo, byłoby po tobie. Ważne dla mnie byłoby cofnięcie się, żeby nie strzelił we mnie, mówię, kiedy już zniknąłem. Planowanie tutaj ucieczki z tego miejsca jest spoko pomysłem. Tutaj muszę cię pochwalić, bo warto jest zaskoczyć Oika. Warto jest nie dać mu forów i no zaskoczyć go z innego miejsca, od lewej strony. Fajnie. Dobrze kombinujesz. Uważam, że to wyjdzie. Uważam, że to jest spoko zagranie. Czemu nie strzelasz? No teraz mu dałeś czas obrócić wieżę. No ja bym tutaj raczej wychylał od razu strzał, chociaż dać zbić bazę. Bo teraz mówię, no dałeś mu czas. Dałeś mu dużo czasu. I będzie to wszystko... Nie zobaczysz go. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to właśnie... No trochę skasztaniłeś to, ale zobaczymy. No może nie. Zobaczmy. Uwaga. To jest 200 metrów. Ale są krzaki. Ale są krzaki. I... Chyba ci... Nie ma prawa cię zobaczyć. Nie zobaczy cię. Oj. Jedzie. Nie. Stoi. Nie jedzie. O, panie, tym Oikiem. No nie pomyślał ty moi. Ostatni pocisk goldowy. Apeki. Ja bym uważał. Masz 4 apeki, szanuj je. Nie wiemy czy weszło. Okej, haekie nawet można. Widzicie? Nie wykrył cię ze 190 metrów. Ape? Przebiłeś go apekiem, musiało fajnie polosować. Okej. Ta bitwa była trochę tak pomieszana. Były momenty piękne, widać bohater dobrze wymyślił taktykę, dobrze to ogarnął. I były takie momenty, kiedy aż żal było patrzeć, jak te strzały autoaimem, prawda? Na szczęście było tych więcej momentów fajnych, dlatego bitwa no, dla mnie mimo wszystko bardzo dobrze zagrana, ale najbardziej raziło mnie to, jak zmarnowałeś kilka okazji przez ten autoaim, co nie? Cześć panie Kraków. I witam również Mr. Tank. Ale oczywiście bitwa na plus. Pan Pand napisał. Siemulti, ocenisz konto, powiesz w co iść.